witam wszystkich po wakacyjnych wydaniu naszego programu. Dzień Śląskiego Józefa będziecie mogli zobaczyć relację z Dnia Chłopca, Dnia Języków Obcych, wyborów do samorządu uczniowskiego oraz obchodów Dnia Chłopca, podczas których wybierano misterów szkoły. Życzymy miłego oglądania. 1 września rozpoczęliśmy nowy, już 156 w historii śremskiej Alma Mater, rok szkolny. W tym niezbyt lubianym przez uczniów dniu i niebo nie sprzyjało uroczystości. Zamiast spotkać się tradycyjnie na boisku szkolnym, zmuszeni byliśmy ograniczyć powitanie do akademii przeznaczonej dla pierwszoklasistów. Młodzież z 5 klas liceum i 2 gimnazjum dwujęzycznego zgromadziła się w auli punktualnie o godzinie 10, by z uwagą wysłuchać corocznego przemówienia dyrektora szkoły, pana Piotra Mulkowskiego, oraz złożyć uroczyste ślubowanie. Witam wszystkich na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2013-2014. Kilka zdań dla rodziców, bo albo widzę, też dziękuję Państwu, że się zjawiliście, że zaufaliście naszej szkole i przysłaliście tutaj swoje dzieci. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego wyboru. Ale przede wszystkim chciałbym powitać wszystkich pierwszoklasistów. Będziecie z nami 3 lub 6 lat. Wszystko zależy od tego, czy rozpoczynacie edukację jako gimnazjaliści, czy jako licealiści. W czasie wakacji doszło do nas informacja, że młody chłopak ze Śremu uratował nad morzem tonącego mężczyznę. Ale się wierzyć mi nie chciało, bo to się okazało, że to jest chłopak, który przyszedł do pierwszej klasy gimnazjum. Także myślę, że dzięki niemu poczujemy się trochę bezpieczniej w szkole. Ja bym chciał poprosić na scenę Pawła Skrzypka. Całej społeczności szkolnej chciałbym wręczyć Pawłowi dyplom uznania za wykazanie się niebywałą odwagą i przytomnością umysłu podczas udzielenia pomocy tonącemu. To jest coś, co rozpoczyna swoje życie w naszej szkole, a teraz parę zdania o osobach, które już zakończyły, pożegnają się z naszą szkołą. Teraz, właśnie nie wiem, teraz my się dobrze się dowiemy, co teraz mamy zamiar robić, to absolwenci roku 2013, maturzyści. Niezwykle istotnym punktem programu stało się również przedstawienie zgromadzonym złotych absolwentów, uczniów, którzy swą postawą i osiągnięciami zasłużyli w roku ubiegłym na wpis do tej zacnej księgi. Mieliśmy okazję podziwiać dokonania 4 osób: Klaudii Popielskiej, Dawida Podrzyckiego, Michała Ratajczyka i Jacka Grzysiaka. Zaproszeni na scenę otrzymali z rąk pana dyrektora pamiątkowe odznaki, a następnie zdradzili nam swe plany i marzenia.
Nie był to jednak koniec miłych niespodzianek. Przedstawicielka Stowarzyszenia Absolwentów Śremskiego Liceum, pani Gabriela Wasielewska, już po raz trzeci ogłosiła nazwisko zdobywcy zaszczytnego tytułu maturzysty roku. Jacowi Bachowiakowi. Bardzo proszę. Zgodnie z bardzo surowymi zasadami regulaminu stowarzyszenie dokonało trudnego wyboru. Trudnego, bo wśród abiturientów wielu osiągnęło imponujące wyniki egzaminu. Rezultatem 491 na 500 punktów możliwych do uzyskania na poziomie podstawowym i 364 na 400 w rozszerzeniu postawił on swym następcom wyjątkowo wysoką poprzeczkę. Pióro wygrawerowane, ten certyfikat i nasze ogromne gratulacje. Europejski Dzień Języków Obcych został ustanowiony przez Radę Europy w 2001 roku i jest obchodzony we wszystkich krajach europejskich. Oficjalne święto przypada 26 września. Jego idea służy promocji bogactwa kulturowego Europy i jest okazją, by zachęcać ludzi, bez względu na wiek, do nauki języków obcych. Tegorocznym obchodom Europejskiego Dnia Języków przyświeca hasło „Włącz się”, nawiązując także do idei Europejskiego Roku Obywateli. Tym razem i my postanowiliśmy włączyć się w obchody tego święta. Każda klasa wylosowała jedno z państw Unii Europejskiej i miała za zadanie zaprezentować je w wybrany przez siebie sposób. Rezultaty przerosły nasze oczekiwania. Większość klas podeszła bardzo poważnie do zadania i włożyła dużo wysiłku w to, aby być dobrymi ambasadorami wylosowanych państw. Po burzliwej dyskusji komisja szkolna postanowiła nagrodzić wszystkie te klasy, które przygotowały się do święta. Wybrane przez siebie październikowy dzień nie muszą obawiać się kartkówek i ustnych odpowiedzi. Dodatkowo wylosowano dwie klasy, pierwsza A gimnazjum i pierwsza A liceum, które otrzymały słodki upominek ufundowany przez Radę Rodziców. 26 września 2013 roku w naszej szkole odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego. Każdy licealista mógł oddać głos na dwóch kandydatów, natomiast gimnazjaliści mieli prawo zagłosować na jedną osobę. Do składu samorządu uczniowskiego liceum dołączyli Kornelia Mulkowska, Mikołaj Meissner, Dobrochna Łowicka, Agnieszka Wesołek, Izabela Wojciechowska, Marcin Śliwiński oraz Karol Kozak. Natomiast samorząd uczniowski gimnazjalistów reprezentować będą Adrian Karolewski, Antoni Byszewski, Zuzanna Szczepaniak, Jędrzej Kardasz, Wiktoria Misiorna, Zuzanna Skotarczak. Gratulujemy! W poniedziałek, 30 września, na boisku szkolnym odbyły się wybory mistera szkoły, zorganizowane przez samorządy uczniowskie gimnazjum i liceum z okazji Dnia Chłopca. Każda klasa musiała w humorystyczny sposób zaprezentować swojego kandydata. Chłopak z Biohamu, czyli właśnie każdy inny mu zazdrości.
pomoc, inteligencja. Poproś o pomoc, on zawsze chętny. Ten zaszczytny tytuł przypadł w tym roku uczniowi klasy pierwszej A, Mikołajowi Meissnerowi. Choć przyznać trzeba, że jury konkursowe nie miało łatwego zadania. Zwycięzcy serdecznie gratulujemy. Witam wszystkich serdecznie. Mikołaj Meissner, humory z pierwszej strony, MC Meissner na kwadracie, że nie spadają zasłony. Chyba jestem potępiony, gdy w końcu spadają krzyże. Jestem uczniem ogólnie jaka na cygana się szyszę. Mówisz, że chciałbyś mnie poznać? Proszę, jak to boli, bardzo lubię pustokutnie. Makaron ravioli, mój wzrok nie jest cokoliv. Za to język szekspirowski chodzę i oczarowuję. Jaka szpirowski mam, przylizane włoski, kocham sport i muzykę. Nade wszystko lubię tworzyć swoją lirykę, mam ci do mimikę twarzy. I krzacza z tymi 1,71 m. I coś co we mnie tkwi, co sprawia, że jestem sobą. Że robię to, co lubię, choć czasami mam wrażenie, że się w tym wszystkim lubię. Że się w tym wszystkim lubię. Lubię polskie historie, jestem fanem kolejorza. Gama zainteresowań różnoparna jak burza. Co? Pięknymi kolorami się mieni. Więcej we mnie lata wiosny niż zimy i jesieni. Błazen to moja natura, na to nic już nie poradzę. Gdzie nikt nie włoży nogi, ja tam właśnie głowę wsadzę. Jestem bardzo romantyczny, gdy mu układam serca. Przepełnia swoją siłą każdego chwila serca. Komu staram się nadrabiać to, że nie jestem polski, jestem bardzo dotkliwy. Jak Michał Wołodny, rozkupiona dla moich kumpli. Są pięknym elementem za to, co dla mnie zrobili. Zawsze wdzięczny im będę. Jesteśmy jak mafia, razem się wspieramy. Z kiernackimi przybyckim razem głosu przepytamy. Wszystkiemu radę damy, jestem silny jak Kogito. To ja Mikołaj Meissner, ze swą cygańską ekipą. Jest misterem i najlepszym też raperem. Wszystkiego ubóstwiamy, bo zapach jego ciała tak na nas działa. Krzaczki nad jego oczami są jego największymi atutami. Nasz Mikołaj muskularny, lecz zarazem kulturalny. Gdy Mikuś zdejmuje koszulkę, wszyscy spodnięty krzyczą o rety. Na skakułeczek wyrywa mnóstwo laseczek. Od rana opowiada sucharskie kawały. Jego ulubione teksty na podróż to bolało jak spadłem z nieba. Jesteście górami, bo jak na was patrzę, to mam same piękne widoki. Gdzie masz swoje skrzydła? Ten nasz majsnerek jest słodki jak cukierek. Dziękuję.